Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Tomasz Tomasik. Szanowny Panie Stanisławie, dzisiaj tylko jedno pytanie. Według Pana ulubionej teorii spiskowej, dlaczego Wieniawa Długosowski popełnił samobójstwo? A może to byli seryjni samobójcy, jak zwykle z wyrazami szacunku i życzeniami zdrówka? No dziękuję bardzo za wyrazy i życzenia. Myślę, że nie, że to nie byli seryjni samobójcy. Myślę, że przyczyną samobójstwa generała Wieniawy Długoszewskiego Bolesława było po prostu rozczarowanie i poczucie beznadziejności. Otóż on, kiedy prezydent Mościcki zrezygnował z urzędu na podstawie tam odpowiedniego artykułu Konstytucji Kwietniowej, to na swojego zastępcę wyznaczył właśnie generała Wieniawę, który, jeśli dobrze pamiętam, był ambasadorem przy Kwirynale wtedy. I wydawałoby się, że wszystko jest ładnie, pięknie. Tam radca Łebkowski zawiózł ten akt nominacji do Paryża, gdzie tam się już tworzyły te władze emigracyjne, ale nie wiem, czy to na interwencję generała Sikorskiego, czy bez tej interwencji rząd francuski taką specjalną notę, no zupełnie nieprawdopodobnie bezczelną, że rząd francuski ku swojemu ogromnemu żalowi oświadcza, że nie może uznać żadnego rządu utworzonego przez pana generała Bolesława Wieniawę Długoszowskiego. No i dlatego prezydent Mościcki jeszcze oprócz tego aktu nominacji Wieniawy Długoszowskiego na następcę swojego, to wystawił taki akt in blanco. No i ten akt in blanco został wypełniony i w ten sposób prezydentem Rzeczypospolitej został Władysław Raczkiewicz. Spór konstytucyjny potem cały czas tam się ślimaczył w kołach emigracyjnych, czy to ta nominacja Władysława Raczkiewicza była ważna, bo według Konstytucji Kwietniowej prezydent mógł mianować swojego następcę, ale tylko raz. Nie mógł mianować jakichś swoich następców, bo z chwilą nominacji swojego następcy przestał wykonywać swoje obowiązki. Także no, takie to były te potępieńcze swary. A Bolesław Wieniawa Długoszowski został zesłany, bo to trudno inaczej nazwać, jako ambasador bodajże na Kubę. No to mówię, rozczarowanie i poczucie beznadziejności. Pan Marcin Marcin, prześwietny panie Stanisławie, geniuszu publicystyki, ale mi się pan podlizuje. Jaka jest pana moralno-etyczna ocena utworzenia, a może powinniśmy mówić odtworzenia Izraela na terytorium Palestyny po II wojnie? Czy ONZ miało rację w tej kwestii z punktu widzenia tak zwanej historycznej sprawiedliwości? Niektórzy argumentują, że w starożytności już mieli tam państwo, więc tak należało postąpić. No nie, to Izrael był następstwem pewnego procesu, który trwał dosyć długo. Nie mówię już o takich pomysłach związanych z Benjaminem Disraeli, który był premierem Wielkiej Brytanii w okresie apogeum potęgi Imperium Brytyjskiego, ale mówię o deklaracji Balfoura, premiera i ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii podczas I wojny światowej. W 1917 roku tenże Balfour złożył taką, tak to się przeszło do historiografii, deklarację Balfoura, że po tam ostatecznym zwycięstwie to rząd jej królewskiej, jego królewskiej mości będzie sprzyjał utworzeniu państwa żydowskiego w Palestynie. No i to była taka deklaracja enigmatyczna, jak to zwykle u Anglików, ale chodziło o to, żeby pozyskać środki na kontynuowanie wojny.
No i rzeczywiście po wojnie Wielka Brytania dostała od Ligi Narodów mandat na właśnie na Palestynę. No i wtedy Żydzi powiedzieli, no to słowo się rzekło, kobyłka u płotu. I Wielka Brytania, nolens volens, musiała się zgodzić na akcję osadnictwa żydowskiego na terenie Palestyny. Rothschild tam dał pieniądze na wykup ziemi, zakładanie plantacji, tych kibuców i tak dalej. No i oczywiście to się spotkało z gwałtowną reakcją, coraz gwałtowniejszą reakcją ludności arabskiej, która sobie nie życzyła tego. No i powstały takie partyzantki żydowskie, między innymi Hagana i Irgun. Z tych partyzantek później się rekrutowali wszyscy dygnitarze, pierwsi dygnitarze Izraela, nawet nie pierwsi, tylko i drudzy, i trzeci nawet. No i Wielkiej Brytanii coraz trudniej było nad tym zapanować, a podczas wojny, po tej masakrze Żydów europejskich dokonanych przez Rzeszę Niemiecką, to w społeczności międzynarodowej taką myśl się pojawiła, no, że Żydzi na wszelki wypadek powinni mieć jakiś azyl. Właśnie gdyby się coś podobnego miało powtórzyć, to dobrze było, gdyby mieli tam gdzie się schronić. No i Organizacja Narodów Zjednoczonych zrobiła taki plan podziału Palestyny. Ale ten plan nikogo nie zadowalał. No i rozpoczęły się tam przepychanki, aż wreszcie 14 maja 1948 roku Izrael jednostronnie proklamował niepodległość. To nie było jakiś akt wynegocjowany tam z Arabami i tak dalej, tylko jednostronnie proklamował niepodległość, co oczywiście spowodowało gwałtowną reakcję krajów arabskich i wojnę. Ale tę wojnę Izrael wygrał. Dzięki tam, bo to w tym czasie to Sowieci też wspierali Izrael, Stalin wspierał Izrael, to nie było cały czas tak, że tu jest jedni są po jednej stronie, a drudzy po drugiej, nie. No i tak już zostało. Moim zdaniem utworzenie Izraela, to nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo Izrael, niezależnie od tego, czy to się ktoś na mnie obrazi, czy nie, ale Izrael przypomina trochę taką krostę na ciele świata. Bo ona utrzymuje organizm polityczny w takim permanentnym stanie zapalnym, a czasami tam nawet ropa się sączy i tak dalej. Mówię o tych wojnach cyklicznych, jakie tam Izrael z sąsiadami swoimi prowadzi. No więc nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale już trudno, stało się, co się stało, to się nie odstanie. Pan Marcin, jeszcze jedno pytanie z przymrużeniem oka. Gdyby musiał pan wybrać to, u której z tych niezależnych prezenterek zdecydowałby się pan wystąpić? Michalik, Olejnik czy Gozdyra? Proszę uzasadnić. No z panią Michalik i z panią Olejnik to już miałem okazję występować. Z panią Gozdyrą jeszcze nie, ale wcale się nie trapię z tego powodu. Myślę, że wszystko by mi było jedno, dlatego że wszystkie te panie mają identyczny sposób rozmowy ze swoimi gośćmi, mianowicie usiłują wykazać, że ci goście są głupsi od nich. No to czasami tak jest, a czasami tak nie jest. Więc ja gdybym tam był, czy to u pani Gozdyry, czy u pani Olejnik, czy u pani Elizy Michalik, jakby mi zadała jakieś pytanie, to ja bym odpowiedział pytaniem na pytanie: pani redaktor, a jaka odpowiedź jest prawidłowa? To niech mi pani tak na ucho powie, a ja to głośno powtórzę. To tak mogę z nimi rozmawiać. Pan Zygmunt Zarzecki. Szanowny panie Stanisławie, co sądzi pan o wspieraniu i promowaniu przez telewizję publiczną muzyki, kultury, disco polo? No telewizja publiczna, właściwie tam telewizja publiczna, no koła rządowe, powiedziałbym tak, dobrej zmiany odwdzięczają się w ten sposób za polityczne poparcie. No składane w taki też sposób aluzyjny, bo
kiedy tam te rozmaite gwiazdy, czyli tacy najhojniej wynagradzani pracownicy przemysłu rozrywkowego postanowili bojkotować tam festiwale, piosenki i tak dalej, to ci wykonawcy disco polo wskoczyli w tę próżnię, która się w ten sposób wytworzyła, no i trzeba było ich jakoś wynagrodzić, więc tu myślę, że to sądzę o wspieraniu. Nie ze względu na jakieś uszałamiające walory artystyczne, to nie. Pan Piotr Bernaciak. Dzień dobry, szanowny panie Stanisławie. Od kilku miesięcy codziennie słucham pana wypowiedzi. Jestem pod wielkim wrażeniem trafności pańskich spostrzeżeń, dlatego chciałbym i ja zadać kilka pytań. Jak przekonać kobiety do Konfederacji? Przecież Konfederacja to nie jest ugrupowanie tylko dla mężczyzn. Potrzebne jest kilka mocnych faktów, które obalają mity tworzone przez media na temat Janusza Korwin-Mikke, z którym, jak wiadomo, kobiety nie mają po drodze od lat. No co też pan mówisz, takie rzeczy. Kobiety bardzo lubią Janusza Korwin-Mikke. Nie muszę tak długo szukać dowodów na to, że go lubią. Także myślę, że kolega Mikke czasami wypowiada opinie, które nie tyle kobiety bulwersują, co bulwersują takich eunuchów, którzy się chcą kobietom podlizywać. No i kobiety to wiedzą, kto jest eunuchem, a kto nie. To szósty zmysł to mają taki niezawodny. No i w związku z tym myślę, że nic nie potrzeba robić. Z analizy elektoratu wynika, że tam wcale kobiet nie brakuje w przypadku Konfederacji. Drugie pytanie. Czy uważa pan, że po rozpadzie Unii Europejskiej lub po Lexit w naszym nieszczęśliwym kraju byłby ogromny problem z korupcją? A teraz to nie ma ogromnego problemu z korupcją. Przecież jest. Nawet ostatnio była taka głośna historia, że jakaś pani pracująca w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wyniosła tam stamtąd 9 milionów złotych. No to mój Boże, z korupcją, korupcja nie zależy od tego, czy Polska należy do Unii Europejskiej, czy nie. Korupcja zależy od tego, jak szeroki jest styk sektora publicznego z sektorem prywatnym. Ponieważ u nas sektor publiczny jest duży i coraz bardziej się rozrasta, no to ten styk jest szeroki. W związku z tym, i mało tego, rozrasta się biurokracja. I biurokracja nie pomija żadnej okazji, żeby się tam korumpować, więc, a ponieważ coraz więcej zależy od biurokracji, to ma coraz większe możliwości. To uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej ma to o tyle może wspólnego, że Unia Europejska forsuje rozwiązania sprzyjające rozrostowi biurokracji. No to tak. Co nas czeka 2021 roku? Co wymyślił PiS? Wiadomo, szczepienia nas czekają. Będziemy się szczepić niezależnie od tego, bo to muszę zdementować fałszywe pogłoski, że pogłoski jakoby po szczepionkach ludziom wyrastały ogony i łuski na plecach nie zostały potwierdzone klinicznie, ale to niezależnie od tego będziemy wyszczepieni. Także to nas czeka. Życzę dużo zdrowia dla pana i całej pańskiej rodziny. Bardzo dziękuję. I pan Tomasz Cukiernik. Szanowny panie Stanisławie, wprowadził pan własny idiolekt i ludzie się nim posługują, czasami nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Niewielu autorom się to udaje. To wielkie osiągnięcie. Stosuje pan słowo Anschluss w odniesieniu do podpisania przez Polskę traktatu reformującego Unię Europejską, ale dlaczego nie wymyślił pan jakiegoś ciekawego neologizmu czy epitetu na określenie samej Unii Europejskiej? Pozdrawiam serdecznie. No jeszcze nie wymyśliłem, ale to nie jest kwestia
konsekwencja jakiegoś zaniedbania z mojej strony, tylko że Unia Europejska jest w fazie ewoluowania. Myślę, że ona wyewoluuje w postać, jakąś tam postać czwartej Rzeszy. No i wtedy to trzeba będzie rzeczywiście jakiś epitet wymyślić i mam nadzieję, że starczy mi energii i starczy mi weny. I w tym optymistycznym przekonaniu żegnam się z Państwem. Do zobaczenia przy następnym cykielu.